Kilka lat temu bawiliśmy się w zabijanie własnych teammate'ów. Rok temu bawiliśmy się w trumnę. A w tym roku pomyślałem, że zrobię coś innowacyjnego. Co nie jest innowacyjne, ale... W skrócie po prostu będziemy się bawić każdą klasą jakieś zabójstwo, żeby mieć killa z pumpkina. I weźcie mi, to jest wkurwiające. Idź ode mnie, kurczę. Disclaimer. Nie jestem profesjonalnym kaskaderem w TF2. Więc to nie będzie wyglądać tak. Albo tak. We wszystkich przypadkach. I niektóre rzeczy po prostu były na tej minimalnej linii uporu, że dla mojej świętej chwili psychicznej mogę uznać. Dlatego niektóre nie są aż jakieś zajebiste. Chyba nie, żeby dalej nagrywało. Trzymam, że nie było co, żeby coś. Na samym początku zacząłem używać pompowo. Myślałem, że to będzie dobry pomysł użycie rakietowego skoczka. To się okazało, rakietowy skoczek nie działa na pumpkin bomby, żeby został wystrzelony, więc przypał. Więc zmieniłem sobie potem na atak powietrzny i to był dobry pomysł. Ogólnie miałem właśnie w planie tak zrobić, żeby właśnie mieć zabicie jako soldier z jako trolder. Więc wiadomo, z Market Gardena to było co najlepsze. I dodatkowo jeszcze sobie miałem spadochron, aby w razie czego przeżyć albo przelecieć dłużej, żeby wiedzieć na pewno, że kogoś trafię, a nie, że potem będzie przypał i nagle spadnę, a mogę go zabić od tego pumpkina, ale tego nie zrobiłem. Więc no. Zdaję się tylko do dyni, a oni... Widzę, że już ktoś zabił z dyni. To był kupi... Nie wiem. Ja. To był słaby skok. Ja muszę wykryć tak idealnie wystrzelić i jeszcze nie wiem jak to wystrzelić, żeby tak dobrze, bo jeszcze nie ćwiczyłem. Nie, w ogóle tego nie ćwiczyłem. Ja to robię tak pierwszy raz to w ogóle z tymi dyniami. Znaczy kiedyś parę razy udało mi się tak wystrzelić, ale nie tak często. Więc będzie przypał. Co? Tu gdzieś gracza? No kurwa, chyba że szkielet. Mi podbił. Dziękuję. Aha. Jebany skun. Po godzinie w końcu udało mi się to zrobić. Nie wiem czemu, ale... Na serio. Ktoś mi rozwalał dynię, albo... miałem za małą HP i byłem dyklem i strzelałem się i tak tą dynią, nawet miałem... Jak miałem za mało HP. Albo tych nie widziałem nigdzie, albo jak strzeliłem, to nikogo tam nie było, tam gdzie leciałem. Więc to jest właśnie taki pech tego całego odcinka.
ale w końcu to zrobiłem. Zabiłem w końcu! W końcu! Jest! Zrobione, o to mi chodziło! O to mi chodziło, po tylu czasie! Kolejną klasą pomyślałem, że będzie jedną z takich płaszczyk to Heavy. Przez to, że Heavy ma 300 HP, więc aż tak szybko nie zginie od dyni. Plus oczywiście miałem genialny pomysł, że wstrzelę się shotgunem na dyni i wezmę Vigor, zbaksapuję go dwiną i wtedy użyję dwiny. Był genialny plan, ale tu też sytuacja była niezmiernie prosta. Brakował dyń, przez co ogarnąłem w ogóle, że trzeba je resetować, bo one się pojawiają losowo i jest ich limit, tych dyń, więc musimy je resetować jak były w budynkach albo tam gdzie jest zegar, musimy je resetować co jakiś czas, żeby się pokazywały. I dodatkowo był jeden fail, który pokażę wam teraz. Zabiłem Spaja. Dynię. Poszedłem sobie po prostu. Serio? Ja zabiłem Spaja dynią, bo był ze mną i chciał mnie zbaksebować. I niestety mu się nie udało. W ogóle całość, kolejna klasa, czyli Heavy właśnie, też trwało godzinę. Nie wiem czemu, ale miałem szczęście coś wtedy godzinowo. Przerabiania każdej klasy i tutaj trochę jest takie mech, ale było w minimum, więc nie uważajcie się. Zaliczam to, bo to już jest za dużo. Niech będzie. Lecimy demonem. Oczywiście, tak jak słyszeliście, poszłam kolejną postacią do demoman. Moim pierwszym pomysłem było, żeby Loheloadem się wystrzelić i zabić kogoś w powietrzu z Loheloada. Minimalne to było chociaż trafić kogoś w powietrzu z Loheloada. Ale wyszło na to, że Loheload za dużo zadaje nam obrażeń na dyni i od razu ginęliśmy, jak strzeliliśmy w dynię z Loheloada, więc nas wystrzeliło, ale ginęliśmy od razu. Więc drugim pomysłem był Demonite. Jak chcesz, możesz załączyć na głosowy. Obawiam się, że te sztuczki ci coś słabo wychodzą, z tego co widzę. Wiesz co, bo chujowe są. Ja jak chciałem to samo powiedzieć, tylko że w ogólniejszych słowach, ale już nie muszę. Bo kurwa dynie w ogóle się nie jest, no tam gdzie mam się jeździć. Jak słyszycie, tak, Elliot dołączył do mnie na live'a. I dodatkowo, tak, poza tego wszystkiego miałem live'a. Więc, jakby co, zapraszam na Twitcha, jak obejrzycie do tego czasu. Abyście tam zaobserwowali, bo nie będziecie wtedy wiedzieli, kiedy mam live'a. No i w końcu też, tak samo jak poprzednie klasy,
bo chyba miałem takie szczęście, że po godzinie w końcu udało mi się to zrobić. Cię przydał kilometr. Wiesz, teoretycznie da się zrobić. Mam zrobione. Fajnie. Teraz... kogo wziąć? No właśnie, jaka klasa? No i wybrałem Pyro, bo to była kolejna klasa, która miała mi takiego... myślałem, minimalne HP, które uda się zrobić dynie. Pierwszym pomysłem to było takie coś, żeby polecieć odtłuszczaczem, bo szybko się zmienia broń, detonatorem albo żeby podpalić łatwiej, albo pykocą palbą, żeby podpalić wroga i poskramiać. Oczywiście na moje te skilla to było za trudne, więc poszedłem inaczej. Po drugie, sam w ogóle detonator, zauważyłem, jest za mocny, albo PKC, albo sygnałowy, jest za mocny, więc musimy zmienić na shotgun. A mele, pomyślałem, polecę sobie topór strażacki, będzie o wiele łatwiej. I tak właśnie zrobiłem kolejny kill, który właśnie zaraz zobaczycie. No, kolejną klasę pomyślałem, że będzie scout. Jaki miałem pomysł? Oczywiście się wystrzelić i trafić kogoś gilotynem. I no, wiadomo, scout ma 125 HP, więc ginę na raz od dyni. Jaki był pomysł, jak widzicie, po prostu czekam i szukam zaklęć na życie. Bo jest takie zaklęcie, co daje wam takie jak Uber, po prostu nadleczenie. I musiałem długo na niego polować, aż w końcu zapolowałem i zrobiłem ostatni kill tego live'a. Bo kolejne robiłem już następnego dnia, bo mi psycha siadła. Niestety tak, to było moje minimum. I tak, to było właśnie to. Trafiłem, trafiłem, skoczyłem z nich, to skoczyłem! Fajnie, że stałem w miejscu potem, ale... trafiłem, skoczyłem, wszystko minimalnie jest. Więc no. No i teraz jest właśnie... drugi dzień, drugi live. I kolejna klasa, czyli Spy. Oczywiście pomysł Spy'a był jeden. Backsap. Bo co by innego. A do tego użyłem Kunaja, bo oczywiście wiadomo, Spy ma mało HP. A Kunaj może nas podwyższyć HP na do 200, albo na powyżej 200 HP, jeżeli zrobimy na przykład Heavy'ego, lub Solda, lub Demo. I właśnie taki był plan. I o dziwo, Spy to była pierwsza klasa, która nie była minimalnie godzinę, a nawet powyżej godziny lub nawet godzinę i pół trwało to zabicie kogoś. Zajdziesz to? Tak, bo i tak zaliczyłem to.
ponieważ tak jakby ten skok, double skok z zaklęciem działa tak samo jak dynia, więc może zniszczyć. A dodatkowo już byłem tak wpiękniony, bo już mijała... Zaraz miała być długa godzina, a ja chciałem jeszcze skończyć ten dzień wszystkie klasy, więc musiałem się pospieszyć. No. Kolejną postacią był inżynier. Na szczęście miałem, żeby HP podbić, pomoc medyka Sebastiana, bo dołączył do mnie. A pomysł, jaki miałem na właśnie na inżyniera, był taki, aby zrobić sobie właśnie samosąd na kryty i kogoś stawić w powietrzu. Minimalnie było w powietrzu, trafienie więc się chyba liczy, co nie? Uznajcie mi, proszę. O! I spadłem. Nie, zostałem kukę od. Kolejną postacią był medyk. Wiadomo, nadleczenie plus medyk, który mi pomaga się nadleczyć. Wszystko jest git. Więc co mogło być tak? No, było parę problemów i parę śmiesznych sytuacji, które zaraz wam pokażę. Halo? Już nie jeden dzień po prostu się zahaczył, a nie na wszystkie, bo nawet ten ubek jej nie pomoże ci. Mówiłem, że ten ubek jej nam pomógł. A czemu? Żeby już być łypo. Aż w końcu, po jakimś czasie się w końcu udało i zrobiłem killa. Ostatnią klasą był Soldier. U niego miałem problem, chciałem oczywiście zestrzelić kogoś w powietrzu. Snajperka miała ten problem, że niestety, ale jeżeli się wyszedłem w górę, to nie mogłem nagle skołpować. Minus. Drugi plan był łuk, ale zanim PM-em wyszeliłem się w powietrzu i zanim zmienił na łuk, już byłem na ziemi. Ale uratował mnie jedno zaklęcie, które zaraz wam opowiem jakie, ale najpierw pokażę wam fajnego headshot. No właśnie był ten headshot. I co mi uratował w ogóle jako sniper? No, zaklęcie, które jest rzadkie, bo z jednej strony jest bardzo rzadkie, a z drugiej strony musiałem czekać cały czas zawsze na most, aby zdobyć go pod tym dzwonem. To zaklęcie jeszcze w dodatku było takie, że musiałem jednak ubrać łuk, bo łukiem było o wiele łatwiej. I to zaklęcie było po prostu bycie bardzo małym i ten tysiące skoków. Bym zabijał! Ale nie! Kurwa. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli ktoś doszedł do tego końca, to mam dla was konkurs. Bo ja to tak nie wiem co zrobić z tym kluczem od MCKIMO, bo wygrałem mu właśnie kluczyk MCKIMO klucz. No i mam dla was wyzwanie. Jeżeli ktoś zrobi lepiej to wszystko co ja tu zrobiłem, wszystko po kolei, tak te wszystkie sztuczki, to
i wyślij mi linka na Discorda na PW, żebym mógł zobaczyć, czyli musicie wstawić też film na YouTube'a, to ten, kto zrobił najlepiej, to właśnie mu kluczyk. Powodzenia!